Chcielibyśmy Was zaprosić na rozmowy o AI i o tym, jak środowisko akademickie może je wykorzystywać. Rozmawiam ja, Kaśka Śledziewska i... Michał Paliński. Jesteśmy z DLAPW, gdzie od lat zajmujemy się cyfryzacją. Cześć Michał. Cześć. No chciałabym dzisiaj porozmawiać o tym, jak korzystać z czata, ale w sposób taki bardziej zaawansowany, to znaczy... Niech to będzie rozmowa, która jest skierowana do osób, które zaczęły już trochę sobie się bawić z czatem, zaczęły korzystać z tego takiego typowego okienka do rozmowy z czatem, a teraz pokażmy może co można jeszcze zrobić bardziej zaawansowanego. W mm -hmm. szczególności, jeżeli chcemy mieć większą kontrolę na to, co nam daje czat, ale też generalnie bardziej zaawansowany sposób wprowadzać no, jakiś input. Mm -hmm. Tak. Do takich osób skierowane jest narzędzie, które nazywa się Chat Playground, czyli taki właśnie plac zabaw, w którym możemy mieć kontrolę nad tym, co czat nam zwraca. To Powiedz... jest skierowane właśnie dla takich osób, które już trochę zaczęły, tak jak mówisz, korzystać z tego okienka czatowego. Ale jeszcze nie są gotowe, czy nie chcą programować przy użyciu czata, tylko jest taki właśnie coś pośrodku. Czy nie musimy mieć żadnych kompetencji związanych z programowaniem, żeby skorzystać z tego playgroundu. Nie, to jest dla takich początkujących użytkowników, z tym, mhm. że właśnie takich, którzy chcą mieć większą kontrolę nad, nad działaniem czatu. Jak się wchodzi do tego, pokaż nam. Dobrze, to zaczynam udostępniać. Ekran. Jeżeli wejdziemy na stronę OpenAI, to wtedy hmm. możemy tak wejść w logowanie. I tak, po lewej stronie mamy to nasze okienko czatowe. Mm -hmm. Po prawej stronie mamy coś groźnie brzmiącego, czyli API, czyli właśnie to takie programistyczne połączenie z czatem, ale oprócz niego mamy też Playground. Jak tutaj widzicie sobie po lewej stronie, to się rozwinie nam. Y ten, ten pasek, gdzie mamy opcję, i jest tutaj mm. właśnie opcja playground i voilà! Jesteśmy w nowej formie interakcji z czatem. No dobra, to tak wyjaśnij mniej więcej, co my tu widzimy i po co są te różne okienka. Więc tutaj jest to jakby więcej, jak już widzicie, opcji do wejścia w interakcję z tym czatem. Mamy trzy takie główne części. Po lewej jest część systemowa i tutaj jest taka meta instrukcja powiedzmy dla czatu. Gdzie mówimy mu, kim on jest. Jak mieliśmy to poprzednie nasze spotkanie, to tam dużo mówiliśmy o tym, jak ważne jest to, żeby opowiadać czatowi, jaką ma przyjąć koncepcję, czy rolę, o dokładnie, tak, tak, mm -hmm. tak, tak. Takimi emocjami się kierować, tak. Mm -hmm. po prostu tutaj, Dobra, to tutaj, to tutaj wrzucamy. Dokładnie jeszcze raz, tutaj wpisujemy. Mm -hmm. I to mogą być jakieś przykłady, co tam możesz wpisywać? Mm -hmm. Domyślnie jest, jesteś pomocnym asystentem, tak? Mm -hmm. Od tego zawsze warto znacznie, Ale tutaj możemy też powiedzieć, na przykład, że jesteś doświadczonym ekonomistą, albo jesteś programistą seniorem, tak? Może być też asystentem naukowym. Badacza. Na pewno wrócimy do tego typu przykładów. No dobrze, więc to jest to, jest to pierwsze. Tak. To jest to okay. Po środku tutaj są informacje od nas, czyli tutaj są te nasze prompty, i możemy tutaj do, dodawać jako ad message kolejne jakby interakcje. Powiedz ten, prompty to co to znaczy? No, prompty, czyli tutaj wrócimy naszą instrukcję już do tego, co byśmy chcieli uzyskać podczas tej rozmowy, czyli w, hmm. na, to wszystkie nie, podsumowania tekstu, tłumaczenia i tak dalej. Mhm. że To wszystko znamy z naszej interakcji z czatem wcześniejszej, ale to co mhm. jest fajne to to, że możemy przeprowadzić sobie taki eksperyment myślowy, jak byśmy chcieli, żeby ten czat odpowiadał I jeżeli mamy więcej czasu i bardzo zależy na tym, żeby to co uzyskujemy z tego czatu miało jakąś określoną formę, to możemy sobie tutaj zainicjować taką rozmowę, gdzie wcielimy się raz w nas, raz w niego i tutaj możemy ilekroć chcemy to zrobić i później mhm. Kolejne pytania już będą w duchu tych odpowiedzi, które sami jakby poddaliśmy temu czatowi. No dobrze, to może jakiś hmm. konkretny przykład. Firma na przykład wykorzystuje to w ten sposób, że biorą odpowiedzi konsultantów telefonicznych. Mm -hmm. Czyli wgrywają tutaj setki odpowiedzi, wiesz, tak jak dzwoni klient do konsultanta i ma odpowiedź zgodną z polityką firmy. Więc to można jakby zrobić z tego taki dialog. Mm -hmm. Można zrobić z takich właśnie setki tego typu, typu interakcji. Czyli generalnie w ten sposób można też go nauczyć. Tak, 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 tak. Hmm? tak. Tak. Mm -hmm, mm -hmm, Oczywiście tutaj to trzeba wrzucać tutaj ręcznie, ale mm -hmm. w, jak w kolejnych odcinkach wrócimy do API, to wtedy będziemy mogli to robić już programistycznie. No dobra, to jeszcze powiedz, zanim przejdziemy do jakiegoś konkretnego przykładu, mm -hmm. to powiedz jeszcze, co my tutaj widzimy po tej prawej stronie. Mm -hmm. To tutaj ta mm -hmm. część wygląda tak najbardziej technicznie powiedzmy, ale tutaj każde z tych parametrów jest też wyjaśnione w takim języku naturalnym, jak na niego najedziemy, bowiem yy, yy, o tym chyba już mówiliśmy trochę, o temperaturze modelu. To jest taki główny parametr, hiperparametr tych modeli generatywnej sztucznej inteligencji, który mówi o tym, na ile kreatywne ma być to, co ten model zwraca, a na ile takie bezpieczne, konserwatywne. Im bardziej ma, tym suwakiem pojedziemy w lewo, ten parametr przyjmuje wartość od 0 do dwóch, to tutaj zero, jak widzimy, jest tłumaczone w takim języku naturalnym, że model stać bardziej deterministyczny i repetytywny. Kiedy nam zależy na tym, żeby zwracał nam coś bardzo stałego, to wtedy byśmy pojechali tutaj w lewo. Jak nam zależy na tym, żeby on był bardzo kreatywny i nie używał często tych samych, tych samych stwierdzeń, i też, żeby przy każdym powtórzeniu takiego ćwiczenia nam zwracał coś nowego, to wtedy jedziemy w prawo. Znaczy, rozumiem, że jakbyśmy tak to mieli przełożyć na ten język efektów, czyli generalnie, jeżeli mamy tą niską temperaturę, no to wtedy on będzie taki konkretny i można powiedzieć, nie będzie wymyślał i nie będzie specjalnie improwizował. Natomiast jeżeli jest właśnie, ma tą wysoką temperaturę, to w efekcie będzie bardzo kreatywny, ale również możemy się spodziewać, że będzie nam z lekka, no właśnie improwizował, halucynował i generalnie dopisywał tekst. Mhm. Czasem na tym zależy, jak chcemy być twórczy, ale jeżeli chodzi nam właśnie o coś takiego, żeby wyciągać informacje, to jak rozumiem, do czego tutaj się odwołujesz, to tak, to, to, to wtedy mhm. jedziemy w lewo. Ale jako, Też... że to jest ten playground, jakby nie ma nigdy gotowej odpowiedzi. Każde nasze zadań jest trochę inne, jest mhm. dużo rodzajów tych zadań, więc powinniśmy sobie z tym poeksperymentować, pojeździć tym suwakiem i określić, jak do danego zadania powinniśmy się, gdzie powinniśmy się znajdować. I chciałam też jeszcze nawiązać, bo kopilocie, to znaczy w programie aplikacji, która pracuje na GPT 4, GPT 3,5, jest też ta opcja wybierania właśnie tej temperatury i to dosłownie. Mhm. Na dzień dobry się pytają, czy chcesz, żeby był kreatywny, czy też nie. Tak, tam są te trzy, jakby tak przedziały, powiedzmy. Tak, tak, tak. tak, 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 tak. No to właśnie tak. dokładnie. To, to się odwołuje do, dokładnie do tego, z tym, że tutaj mamy większą kontrolę, że możemy naprawdę y, o jedną, tam setną, y, prawo-lewo. Co dalej mamy? Model, który wybieramy, czyli jak jesteśmy w okienku, no to tam mamy podstawowe tam rozróżnienie tam na 3,5 i, i 4. Tutaj tych modeli jest więcej. Jeżeli byśmy się interesowali, y, o co chodzi w tych w różnicach pomiędzy tymi modelami, to warto sobie wejść w. Klikamy sobie tą wstążkę, modele, i tutaj mamy informację o tym, czym się te modele różnią. To, na co powinniśmy zwracać uwagę, to to, jaki jest kontekst window, czyli ile jesteśmy w stanie wrzucić jako input do tych modeli. W tych modelach dużych, czwórce, to to jest nawet do 130 tysięcy powiedzmy słów, tak? Tych tokenów. O, my gadaliśmy o tych poprzednich naszych spotkaniach. W tych prostszych modelach ten kontekst jest mniejszy, ale nie zawsze nam zależy, żeby tak, ten kontekst, jeżeli jest większy, to nie znaczy, że na krótkim tekście on zrobi nam coś więcej. To tak? Co mm -hmm. chodzi o to, że po prostu on jest w stanie objąć jako naraz jako w tym impulsie więcej, więcej słów. Te modele nam służą, kiedy byśmy chcieli mieć nie wiem, bardzo długi jakiś PDF do, do przebadania. Tak? To, jeszcze na co jeszcze możemy zwrócić uwagę, to training data, to kiedy te modele są wytrenowane, tak? czyli jakie informacje, jakie informacje do jakich informacji są w stanie odnosić się bez wygrywania dodatkowych. Tak? Czyli ta czwórka na przykład jest pociągnięta do grudnia 23, te podstawowe inne modele są do tam 23. Pierwszego i tak dalej. No to też jest dobra informacja, po to, żebyśmy wiedzieli, że nie zawsze. Bazując na tych modelach mamy aktualną informację i aktualne dane, prawda? Więc mhm. trudno się na przykład czasami dowiedzieć prawdy dotyczącej tego, jakie aktualnie są wprowadzane jakieś rozwiązania, dajmy na to, prawne. Warto też poeksperymentować w różnymi modelami. na przykład zwróciłem uwagę na to, że ten model do Instruct jest fajny w, w tłumaczeniach, bardzo niski koszt, a jeżeli chodzi o takie bardzo proste tłumaczenia, takie... Powiedzmy, tłumaczenie keywordów, gdzie nie jest ważne jakiś, gdzie nie mamy po prostu kontekstu, mm -hmm. do którego ten model mógłby się odwoływać, to wtedy dobrze się sprawdzają tego typu modele. One są bardzo szybkie, jakby nie, nie zapycha się ten dostęp do OpenAI przy użyciu tego typu modeli. Więc warto sobie eksperymentować z różnymi, każdy ma jakieś swoje zastosowania czy. Zakres zastosowań. Okej, okay, tutaj jeszcze są, jest kilka takich dodatkowych parametrów. To polecam sobie poczytać. Głównie się odnoszą do tego, czy, czy model ma zwracać coraz to nowsze słowa, czy jakby, czy kar karzemy go za to, że używa podobnych słów, który już nam zwrócił. Do eksperymentu. Jeszcze jest stop sequence, czy można tutaj, jeżeli. Wkurza nas, że za każdym razem zwraca nam coś, co nie powinno się tam pojawić tej odpowiedzi. Osoby, które wchodzą w interakcję z czatem często darzekają, nad, narzekają, że coś nam zwraca czego nie powinien, to może tutaj to dodać jako stop sequence i on już wtedy tego nie, nie wypowie. I rozumiem, że to jest tak naprawdę też sposób, w jaki my korzystamy z promptu w sposób taki prosty, tak, czyli po prostu piszemy mu właśnie jeszcze raz, kim jesteśmy, co ma zrobić, można też właśnie tą temperaturę określić, to znaczy na ile ma być kreatywny, możemy też określać w tym prostym promptcie, czego ma nie robić, czego ma nie pisać, tak, więc... Mhm. Nie, to jest dostępne, tylko tutaj po prostu jest to jeszcze lepiej mierzalne. Jak widzicie, też jest, to można powiedzieć, w jakiś sposób też wskaźnikowane. Dokładnie. Te wszystkie interakcje będzie można sobie zapisywać i do nich wracać, czyli będzie można mieć zapisane takie, zapisane takie prompty. To, mhm. jest, to jest wygodne, ale jeżeli żadnych nie mamy zapisanych, to możemy się posłużyć takimi, które zostały dostarczone przez OpenAI. Czyli jak weźmiemy sobie Your Presence, czyli te zapisane przykłady, to mm -hmm. wchodzimy tutaj w Browse Examples no i to, co nas akurat zainteresuje, możemy sobie kliknąć na przykład, myślę, że dobrym przykładem jest tutaj określanie keywordsów na podstawie bloku tekstu. Mm -hmm. tutaj od razu możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda, jak jest ten właśnie system, information, user, przykład, sample response. Mm -hmm. Tutaj na później będzie pokazane, jak to zrobić w samym Pythonie, ale nie na, nie na teraz. Klikamy sobie Open in Playground. I teraz to wszystko nam się wgrało do naszego playgroundu, i od razu tutaj możemy to sobie zapisać na, na później. Zapiszę to sobie na później. Keywords copy, i zawsze już jak wejdę z mojego konta, to już będę miał tutaj ten, ten przykład. To, co jest fajne, to to, że właśnie OpenAI daje kilka takich przykładów, które są częste u jego użytkowników. I tutaj są od razu zasugerowane te, te parametry. Właśnie ta temperatura, jak, jak ma wyglądać to karanie względem tych nowych, nowych keywordów. Systemowa informacja, która brzmi, że dostaniesz blok tekstu i zadaniem jest wyodrębnienie listy keywordów. To nam mhm. się może przydać, oczywiście, jak jesteśmy naukowcami i mamy nasz artykuł i chcemy sobie zrobić listę keywordów do tam do Skopusa czy do czegoś. Jak klikniemy Submit, to pojawi nam się Output, czyli to, co normalnie nam zwraca w okienku chat. Z tym, że może użyjmy jakiegoś innego przykładu niż ten, który oni nam tutaj wrzucili. Wejdźmy sobie na przykład na Google Scholar'a i wejdźmy w publikacje delabowe. Pierwszy working paper nasz delabowy. Mm -hmm. No jest taki przykład, wezmę z abstract po prostu. Fajnie byłoby zrobić to z PDF-em. Myślę, że możemy to zrobić przez, przez asystentę, to zrobić z PDF-em. W abstrakcie będzie dużo słów, które powinny być jako do keywordów, prawda? Robię submit po skopiowaniu tego abstraktu. No i mogę potwierdzić, że to są bardzo dobrzy kandydaci na, na keywordy z tego artykułu. No ten artykuł właśnie o Virtual Ecosystems, o Robloxie, o user-generated content to jest dokładnie parę jest bez sensu, nie wiem, popularity, no to to jest. <grych> Co do taki zazwyczaj do artykułu bierze, spiesze z, z pierwsze trzy, więc myślę, że te byłyby super. Ja Aby myśmy... jakbyś mu zmniejszył temperaturę, właśnie? Tak właśnie. Z, mu maksimum lęk w ogóle i zmniejszmy mu temperaturę, tak? Czyli jeż, mm. jeszcze będziemy bardziej konserwatywni. Skrócił nam, popularity na się zachowało, ale te keywordy są, widzę, bardzo podobne, co też pokazuje, że czasem ta temperatura. Nie masz szansy nawet dobrze zadziałać, bo te keywordy one z gruntu są już takie dość konserwatywne, bo on musi je wyciągnąć z tekstu. Mm -hmm. To by na pewno dobrze działało wtedy, kiedy byśmy go prosili o to, żeby on podsumował ten tekst, który mu wrzuciliśmy, Artykuł. tak? Akurat y temperatura wcale nie będzie nam jakoś y bardzo zmieniała y tego outputu. No, mm -hmm. To też jest fajne, jakby żeby też potestować, kiedy który parametr się... A dajmy teraz jakieś jeszcze inne zadanie, właśnie żeby to w trzech, w trzech zdaniach napisał. Dobrze, no to w takim razie powinniśmy sobie zrobić nowy, nowy taki preset, a może w ogóle y, zobaczmy, czy, taki, czy takowy jest w przykładach. Czy chciałabyś, żeby on podsumowywał, tak? Mm -hmm. Summarize for a second grader. Mm -hmm. <laughs> Możemy zmodyfikować. Czy próbowałeś to uży używać z innym językiem, na przykład z polskim? Tak, summarize content you are provided with, uh, with for a second grader student, to powiedzmy, żeby to było college student, z innym językiem mówisz, tak, to tutaj sprawdźmy, jak on sobie poradzi, jakbyśmy dali nawet fragment tej, tutaj będzie po angielsku, podsumowanie, zwróć po polsku. Zobaczmy, czy sobie z tym poradzi. No i proszę bardzo, mogę też to zrobić return in Polish, żeby nie było. Albo in German. Dobra, a daj ten artykuł. Jakbyś to zrobił, żeby on napisał, załóżmy, że chce omawiać ten artykuł na zajęciach i poproś, żeby napisał parę zdania o tym artykule, tak żeby zachęcić studentów do przeczytania go. Mhm, dobrze, zobaczmy. Strasznie. Dziwniej dziwnie patrzeć na, na polskie odpowiedniki ty, tego. A czy możesz mu tak zrobić, żeby zrobił to krócej? Bo za długo nie mm -hmm. chcę pytać, ponieważ studentom też nie będzie się chciało. No to zmniejszmy maksimum length. Mm -hmm. Czyli już nie musimy tak jak normalnie byśmy w czacie byśmy po prostu prosili go, żeby zwróć krócej, czy ograniczyć się do ilość paragrafu. Tutaj możemy pojechać tym maksimum length. No i teraz to jest. Jak widzimy, krótsze. Mhm. Możemy też mówić, żeby to podsumowało w paragrafach, już tutaj w tej informacji systemowej. Michał, to dzięki za tę prezentację, za to eksperymentowanie. Jak widzicie, mamy taki nowy. Sposób na korzystanie z tego czata, które będziemy na pewno rozwijać, pokazywać Wam kolejne narzędzia, czy kolejne podejścia, czy wykorzystania. Na razie na początek po prostu poeksperymentujcie z playgroundem, popatrzcie co Wam wrzuca i jak z tego fajnie można w sposób bardziej zaawansowany i kontrolujący lepiej te narzędzie korzystać.